Witajcie poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj kilka słów o zamachu na Usaina Bolta. Zamach i Usain Bolt. Niemożliwe, że nie słyszeliście. Pełno informacji w mediach i filmik, który krążył po internecie. 2 dni i prawie 3 miliony wyświetleń, a to jedna z kopii. Najszybszy człowiek świata, który się cieszy z kolejnego złota. Ach, ta chińska nowoczesność. Segway, kamera. Moim zdaniem dajcie coś jeszcze temu człowiekowi, bo to wygląda tak biednie. Po co mu Segway? Bo co do kamery, to chyba nie mają się co czepiać. Tak, nagrywasz najszybszego człowieka świata, ale gwarantuję ci, że gdy idzie, dogonisz go na piechotę. Przed biegiem też był ciekawy moment, bo dla sportowców zagrał... Nie wiem kto to był, może jakaś gwiazda. Dla mnie Chińczycy wyglądają identycznie. Ale mniejsza z tym, posłuchajcie. What the fuck? Chociaż, przepraszam, może wam się podobało. Ludzie na stadionie byli zadowoleni. Ik denk dat dit een wereldrecordpoging was, zoveel mogelijk. A moja reakcja bliższa jest Boltowi. Plan in 10 seconden. Wat denk jij, Michel? Od dzisiaj nie tylko nie rozumiem Japonii, ale Chińczyków. Wszędzie słyszysz, nie bierz narkotyków, a większość z was może się zastanowić, a dlaczego nie? To prawda, że będzie śmiesznie, tylko że nie dla ciebie, dla otoczenia. Przykłady? Bardzo proszę. Po nich zwykły spacer to wysiłek, kłótnie i dyskusje. Samym sobą. Co mówi? Tego nie da się zrozumieć. Co robi? Według mnie tańczy i nawet wiem do czego. Ma dziewczyna talent. Inny przykład działania narkotyków dostałem od Asi. Zobaczycie, że nie wszystkim trzeba pomagać z muzyką, bo wyraźnie słychać, do czego tańczy. To kolejne potwierdzenie, że wystarczy chwila, aby stać się gwiazdą. Nawet ten mały nie dowierza, jakie to proste. Trafisz na Facebooka i miliony dowiedzą się o twoim skrytym talencie. Poczułem ulgę, gdy zobaczyłem cały filmik, że ta pszczoła nie wyciągnęła swojego żądła i nie próbowała kogoś ukuć. Na koniec krótko o Hitlerze i Jaśku. Uważacie, że właśnie tak powinien nazywać się Jasiek? Ale chyba nie muszę tłumaczyć, jakie to dla niego smutne. Dobrze, mogę się z wami zgodzić, że z wąsa może trochę podobny, ale nie z fryzury. A teraz przed wami prawdziwy kot Hitler. Hitler. Widzicie podobieństwo? No właśnie. Ale to nie tylko wąs i fryzura, ale i charakter. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie, dlaczego to Jasiek. To tyle w dzisiejszym poszukiwaczu. Pełne filmy jak zawsze masz w opisie. Jeżeli ci się podobało, proszę zalajkuj, skomentuj, przede wszystkim subskrybuj. Widzimy się codziennie na Fejsie, Instagramie, Snapie, grupie. Tam wpadnijcie, będzie mi miło, że też tam jesteście. Do zobaczenia już w poniedziałek. Hej, przyjaciele, wiem, czytam wasze komentarze i wiem, że dźwięk się zmienił. Jeszcze postaram się to pomieszczenie wygłuszyć, żeby było lepiej. Było coraz lepiej. Dziwnie mi się tu nagrywa, ale powoli się przyzwyczajam. A i właśnie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak gram FIFA, jak rozwalam pewnego zawodnika, to wpadnijcie na kanał Aliena. W opisie jest link. Tam zobaczycie, jak gram. Jak, no nie powiem, czy wygrałem, ale chyba widać, kto wygrał. Sprawdźcie, wpadnijcie. No i do zobaczenia. No, hej, kończę, bo jest późno. O, hej.